Audio Jungle. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Tym razem zajmiemy się SDK ZN1 38 Panzer Jagger 38 Marder 3 wersja H na podwoziu PZKP38 TAUST-E. Marder 3. Niemieckie działo samobieżne, przeciwpancerne, budowane na podwoziu czechosłowackiego czołgu PZKP-38T w 1942 roku. Czechosłowacki PZKP-38T jako czołg był już przestarzałą konstrukcją, ale dzięki swojemu podwoziu, posiadającemu duże walory eksploatacyjne, znakomicie nadał się jako punkt wyjściowy do konstrukcji innych pojazdów wojskowych. Na początku wojny siły niemieckie zdobyły znaczną liczbę radzieckich dział kalibru 76,2 mm. Zdecydowano się je wykorzystać do budowy nowego niszczyciela czołgów na podwoziu PZKP-38T. Z czołgu zdjęto wieżę oraz większą część kadłuba, a na podwoziu zamontowano działo i bardzo lekkie opancerzenie przedziału bojowego dla załogi, który podobnie jak Marder 1 i 2 nie miał żadnego dachu i nie był zabezpieczony od tyłu. PZKP-38 AUST-E, modyfikacja, która wnosiła zwiększenie grubości frontowego pancerza do 50 mm. ZDKFZ-138 Panzer Jagger 38 Marder 3 wersja H. Następna wersja Mardera trójki uzbrojona została w niemiecką armatę przeciwpancerną 75 mm PAK-40. W tej wersji silnik został umiejscowiony z tyłu pojazdu, zaś przedział bojowy znajdował się w samym środku pojazdu, w centralnej części. Ta wersja umożliwiała załodze przewiezienie 38 naboi do działa, a silnik w tym akurat modelu była to Praga EPA 2 o mocy 140 koni mechanicznych. Trakcja tego pojazdu jest gąsienicowa. Produkcja od 1942 do 1944. Egzemplarze 975. Silnik Praga EPA model 3 o mocy 123 koni mechanicznych. Pancerz od 25 mm do 50. Boki po 15 mm, wieża 11 mm. Długość. Teraz podam długość od końca aż po sam czubek lufy i to było o 6 m 43 cm, a sam kadłub 4 m 62 cm. Szerokość 2 m i 6 cm. Wysokość 2,5 m. Masa 10 668 kg. Prędkość maksymalna 42 km na godzinę. Zasięg 185. Uzbrojenie: armata kalibru 76,2 mm. F-22. Model 1936. SDKFZ-139. Posiadał tą armatę, zaś 138 miała armatę
75 mm, czyli PAK 40. Karabin maszynowy kaliber 7,92 mm. Teraz zajmiemy się samym modelem, bo model jest dla zaawansowanych i ma bardzo dużo detali. Oczywiście firmą produkującą ten akurat konkretny model jest Dragon. To co już zauważyłem w nim, to jest bardzo duża detaliczność, zresztą zaraz moment zobaczycie sami. Tak jak już wcześniej mówiłem, model jest dla bardziej zaawansowanych. Zaraz zobaczymy, co tak naprawdę firma Dragon przygotowała dla nas. Pierwsze co, to oczywiście instrukcje, widzimy z ilością ramek. Dość jest problematycznie, bo jest jej dość sporo. Widać nawet literę Y, Z. Ich jest naprawdę dużo, ale model jest naprawdę pięknie zrobiony. Zresztą instrukcja raczej nas nie wprowadza w błąd. Wręcz przeciwnie, pokazuje nam, na co zwłaszcza zwrócić uwagę. Farbki nadal mamy model Mastera. Mamy wypisane. Ja sobie zakupiłem i do tego modelu, i do wcześniejszego. I te również Was zapraszam. Nie farbki model Mastera, tylko Tamiyi. Odpowiedniki ich okazały się o wiele tańszą wersją. Dobrze, wracając już do tematu. Widzimy skrzynkę amunicyjną z amunicją, sam model, dużo elementów mamy do złożenia, podwozie tutaj mamy. Kolejne, no to cały czas z gąsienicami i obarujemy się i tak dalej. Widzimy transmisję, mamy do zbudowania silnik, czyli całe praktycznie wnętrze z przedziałem bojowym dla załogi i silnikiem, umiejscowienie tego wszystkiego, a jakieś akumulatory, nie akumulatory, miejsce przeznaczone na amunicję, umiejscowienie silnika, tu mi się wydaje, że na pewno jest turbina do chłodnicy. Akumulatory, karabiny, nawet mamy całą taśmę amunicyjną do karabinu. I samo działo, które tak jest zbudowane, że może chodzić nam, ruszać się. Model przez, na samo działo jest, widzę, duże miejsce przeznaczone w instrukcji, jest czytelna. Wiadomo co gdzie umiejscawiać i w jaki sposób, później przymocowanie odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. Model jest naprawdę dla zaawansowanych i pochłania bardzo, bardzo dużo czasu. Jakieś ma skrzynki, nie skrzynki, inne takie tam dupe rele. Oraz samo malowanie, widzę tutaj w dwóch kolorystykach. 43 i 44 rok. Ok, ładnie wszystko widać, oznaczenia farbek i tak dalej. Teraz przejdźmy już do samego modelu, bo raczej to Was najbardziej interesuje. Pierwsze co widzimy, to może nie to, elementy fotodrabione. Mamy tutaj siateczkę taką, która przyjdzie nam z tyłu w fajnym opakowaniu. Kolejne elementy fototrawione. Kolejne elementy również fototrawione. Elementy fototrawione są to z blaszek. Elementy kalki oczywiście. O, pod takim kątem. Gąsienica będąca w kawałkach. Układanie puzli dla miłośników. Oraz metalowa lufa.
oraz mamy wersję plastikową w całym modelu. Trzy razy elementy przezroczyste. Teraz taki element gumowy. On jest przeznaczony na nałożenie, to jest jaka ta płachta, brezent i tak dalej. Sam kadłub, dość mały w porównaniu z moją ręką. Zaraz Wam pokażę, w 1.35 model PZKP w 35T. Proszę bardzo. Samym tym układem jest bardzo zbliżony. Chyba nawet będzie taki sam. Macie porównanie nawet. Wiecie, jak będzie wyglądać. Pi razy drzwi. Dobrze. Oczywiście wszystkie nity i tak dalej, spawy, niespawy, śrubki, nakrętki, inne duperela są odwzorowane. Te miejsca to są mocowanie na silnik oraz na transmisję, żeby komuś do głowy nie przyszło, że to trzeba obcinać. I pierwsza ramka. Jest to ramka z koszami na naboje. Górna pokrywa widzę, tutaj boki wieżyczki, to wieżyczką można nazwać, bo wieżyczka powinna się obracać. No to jest element, który osłania nam działo i całą załogę. Miejsce, które będzie zamocowane, nasze działo. Kolejne kosze, jakiś akumulatorek albo radiostacja. Nie wiem, tu nie widać tak dobrze. Muszę bardziej bliżej. Duża detaliczność przede wszystkim. Kolejna ramka jest to sam układ napędowy. Na dworze tutaj mamy resory, które i tak widać, że są resorami, bo jest dobrze wykonany model, nawet czuć w rękawiczkach. Na rolkach są, jest nazwa wybita, nie widzę, nie mogę teraz w tej chwili odczytać, ale jest to do odczytania spokojnie, nie bójcie się. Tutaj mamy element taki jakby niby odtrawiony, taki stalowy perforowany, a plastikowa płytka, to są fajnie wykonane. Kolejna ramka, no to już sama obudowa prawie czołgu. Widzę karabin maszynowy, haki i inne takie duperele. O, jest taśma amunicyjna, już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Każdy nabój widać z osobna, i czubek, i łuskę. Naprawdę są wykonane pierwszorzędnie. Ta TimeWin mamy już ramkę dotyczącą silnika oraz transmisji. Przekazania mocy po prostu. I inne akcesoria dotyczące silnika wraz z siedziskami. Jakimiś uchwytami różnego typu. Tutaj mamy kolejną, i to jest osprzęt. Łopata, gaśnica, lewarek. No, nie wiem, do czego to służy, ale widzę młotek. Kilof. I inne akcesoria. Kolejna ramka jest poświęcona głównie amunicji i skrzynkom amunicyjnym. Okrągłe, kwadratowe skrzynie, same amunicja, łuski, pociski i tak dalej. Równie tu mamy pociski, a tutaj mamy
to są puste, to są łuski, które no, posłużą na przykład na dioramkę czy coś, można zawsze trochę urozmaicić sam model. No, nożyce i gaśnica. Kolejna jakaś płytka, nie wiem do czego tym razem to. Tutaj mamy układ wydechowy i front pojazdu. No, tutaj mamy akcesoria do silnika, rozrząd, no, paski jakieś i tam dalej. I tutaj chyba to jest tu jest chłodnica i tu mi się wydaje, że to jest nawiew, po prostu wiatrak do chłodnicy czy coś takiego, nie wiem jak oni to stosowali, ale naprawdę mieli ciekawe patenty. O, widzę nawet smarownicy. Fajny patent, naprawdę. Mam taką smarownicę i korzystam z niej często i polecam. Tutaj mamy zaś działo, proszę bardzo, plastikowe. I wszystko co jest z działem związane, czyli prowadnice inne tam. I tak, mamy tutaj hamulec wylotowy, trzy różne, kolejne trzy różne końcówki i trzy różne pierścienie, które mają przyjść odpowiednio na lufę. Mi się wydaje, że producent zastosował po prostu różną wersję, że można zrobić, albo po prostu wziął również pod uwagę, że może jakiś element ten się ukruszyć i jest on powielony po prostu. Dobrze, to z modelu byłoby tyle. Jest tego naprawdę sporo. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta ramka plus kadłub, gąsienice, trzy razy ramki przezroczyste, element gumowy, kalki plus elementy fototrawione i instrukcja. To daje nam Mardera trójeczkę, wersja H, wersja dragonowska. Bardzo fajny model, polecam i do zobaczenia w kolejnym filmie.